Dobry wieczór. Jeszcze jeden filmik dzisiaj kręcę, bo mam trochę więcej czasu. Mamy godzinę tutaj 2010, 1 października, niedziela, instalacja off nadal funkcjonuje. Dzienna produkcja z fotowoltaiki nie była dziś najbogatsza. Wyprodukowane. Tak, jak tutaj widać, 9,5 kWh energii elektrycznej. Instalacja off-gridowa nadal załączona. Jak widać, po magazynie. Tutaj mamy dzienne użycie magazynu. Pokazane jest, ile z każdej fazy było energii pobranej, ile energii jest wykorzystanej. Ile pozostało w magazynie z dnia dzisiejszego? Czyli jak widać, już jesteśmy na minusie 2-2 kWh. Wykorzystane mamy 12 kWh. Musiałem w pewnym momencie wspomóc się troszkę siecią zewnętrzną, ponieważ było w jednym momencie więcej odbiorników podłączonych. Tutaj, takich obciążeniowych bardziej, i załączyłem. Natomiast w tym momencie, grzeje się tutaj jeszcze boiler. Tak wyglądają parametry magazynu. Jak widać, napięcie na baterii 46,1V. Moc pobierana z magazynu w tym momencie to 2100W. Produkcja chwilowa PV0. Zero, dlatego że niestety za oknem już taki oto widok, czyli. No niestety słońca nie ma, bo jest ciemno. Jak widać godzina 20. Także tak sobie tutaj w off-gridowym magazynie hybrydowym żyjemy, jak na razie. Napięcie jak widać jest niskie, ale to dlatego, że magazyn jest obciążony bojlerkiem, bo bojlerek teraz jeszcze wodę grzeje na kompanko. Zaraz tutaj zobaczymy jak wygląda temperatura na bojlerze. O, co nie działasz? O, proszę bardzo, mamy tutaj temperaturę na boilerze. No, troszeczkę na tym wyświetlaczu źle widać. Może spróbujemy zrobić coś takiego. Aha, też nam nie przekręci chyba. No dobrze. Czyli on nam tu ładnie nie ułoży tego. O, to ustawimy to tak. Jak widać, tutaj mamy sterownik kotłownia. Temperatura CW 45,6 stopnia Celsjusza. Tu mamy wykres z wczorajszego dnia. Wczoraj akurat było centralne odpalone. Spadła temperatura do 40 stopni, i dzisiaj od godziny, od godziny tutaj mamy, od której godziny mamy. O, jak widać, od 17, od minimum 40 z off-gridu nam tutaj instalacji podgrzało wodę do godziny 19 na 55 stopni. Grzałeczka w bojlerze ma jakieś 1,8 kWh. Jak widać tutaj parametry po magazynie jeszcze. No wy, choć coś nie działa mi dobrze tutaj ten sprzęt. Jak widać parametry tutaj magazynu. W tym momencie pierwsza faza pobiera 1502, to jest właśnie tak żałka na bojlerze wewnętrzna sieć mamy tutaj już obniżone napięcia wyjściowe, ac na 210 V, bo to falowniki tutaj przez napięcie magazynu obniżają troszkę napięcie. Zewnętrzna sieć, parametry jak widać, jak na razie wyłączone. Wszystko no w tym momencie nie potrzeba. Ogólnie, akumulatory. Magazyn mam ustawiony tak, że przed 44 V nastąpi przełączenie na sieć. Na tą chwilę, jak widać, mają jeszcze pod obciążeniem 2 kW 46 V, więc jest jeszcze w nich trochę energii. Yy, jeszcze co wam pokażę tutaj, odłączę tutaj tą grzałkę na boilerze. Ok, wyłączymy boiler. O, tutaj też mamy te liczniki. O, tu moc chwilowa troszeczkę inaczej wygląda. Tam inaczej yy, weźmiemy tutaj, wyłączymy ten boiler. I zobaczymy teraz tutaj właśnie. za chwilę powinno wszystko, napięcie już się unormowało moc też już jest inna oczywiście jak na razie temperatura 45,6 przejdziemy sobie z powrotem, zobaczymy jak wyglądają w tym momencie tutaj parametry i mamy to tak, i już napięcia jak widać tutaj się ustabilizowały, napięcie pod obciążeniem 500, prawie 600 W napięcie na magazynie 47 V, i tak to na tą chwilę wygląda. Ogólnie mam tutaj jeszcze napięcia na akumulatorach, na poszczególnych akumulatorach, oczywiście tylko z pierwszego poziomu. Można podejrzeć, jak one wyglądają, i jak widać, pierwsza bateria ma 12 V, druga bateria tutaj ma 23,7V oczywiście proszę nie brać tego wyniku tak dosłownie poprawnie dlatego, że te urządzenia, to urządzenie jest stworzone tutaj przeze mnie i nie są poprawnie skalibrowane wartości odczytu także on tak orientacyjnie tylko pokazuje, to nie jest super dokładnie trzeci akumulator 35,7V no wyłącz się, co tak słabo to działa i czwarty akumulator 47,1V. Także, jak widzicie, już jeżeli chodzi o energię, jesteśmy tutaj na minus 2,5 kWh pobranej z banku, bo produkcja była na poziomie 9,5 kWh. Także no, jakoś z tym off-gridem chyba jednak da się trochę żyć. Mimo, że to są akumulatory kwasowe, także tak to wygląda. Ja z powrotem włączam boiler jeszcze na jakieś 20 minut, go tu ustawię. Niech się grzeje. Za chwilę zobaczycie, że ten licznik tutaj skoczy. Oczywiście to chwilę trwa, bo to musi się odświeżyć. I jak widać, 2,5 kW poboru 46V na magazynie. Zmieniamy sobie tutaj ustawiam timer jeszcze na 20 minut i niech woda grzeje. Przejdziemy jeszcze tylko z ciekawości, bo sam nie wiem, skąd ta rozbieżność się tutaj pojawia mi. Moc chwilowa inwerterów tutaj wynosi 2. 2053. A ile mi tu wynosi? Czemu to wynosi? Tak, opowiem Wam szczerze, że to są odczyty z różnych yy, przekładników prądowych, które znajdują się w falownika, falownikach. I, I trochę mnie to intryguje. Jeszcze spróbuję przejść tutaj, bo zainstalowałem teraz. Na czasie ostatnio yy, takie liczniki prądowe z funkcją włącz-wyłącz i zobaczymy i zobaczymy jak tutaj wygląda. No wchodź, zaraz odpalimy tą aplikację i zobaczymy ile energii jest pobierane tutaj z poszczególnych faz, czyli jak widać. Tutaj faza pierwsza jest obciążona to są falowniki, czyli wyjście z falowników. Faza pierwsza jest obciążona na 1,5 kW, faza druga na 300 i faza trzecia też na 300 praktycznie. Czyli mamy tutaj. O, boiler się już wyłączył. Aha, rozumiem. Wyłączył się, ponieważ o tej godzinie, czyli po godzinie 20, mam zrobioną automatyzację, żeby już nie grzał wody na wyższą temperaturę niż na 40-45 stopni. Dlatego wyłączył się automatycznie. A tutaj to wygląda w automatyzacjach właśnie w Home asystencie tak, że mam boiler off noc. No, kurczę, czemu to mi tak nie działa dobrze. A i tu jak widzicie, kiedy sterownik jest powyżej 45, kiedy falownik trzeci, jego napięcie średnie jest poniżej 46V. Wtedy potwierdź, że jest godzina po 25 i przed 8. Potwierdź, że gniazdko boiler jest włączony. Wtedy następuje wyłączenie gniazdka boiler, czyli inaczej mówiąc, boiler zostaje wyłączony. Wyłączony zostaje wtedy, kiedy temperatura z czujnika CWU jest powyżej 45 stopni, bądź napięcie na akumulatorze na magazynie jest poniżej 46 stopni i widocznie jeden z tych warunków został spełniony dlatego nastąpiło rozłączenie bojlera ok także tak to wygląda wszystko więc bojlera już tutaj nie włączę to takie zabezpieczenie 45 stopni ogólnie jak jest woda ugrzana w bojlerze to też jest dosyć dobra temperatura do Wykompania. A co ja Wam jeszcze tutaj mogę ogólnie pokazać? No to zobaczcie sobie: mam tutaj yy, zrobione też w home asystencie smart włączniki i wyłączniki, i ogólnie mogę z poziomu tego telefonu pogasić wszystkie światełka. Jak widzicie, jest tutaj teraz ciemno w kuchni. Tam się świeci światło. No i robimy z powrotem włączenie. Oświetlimy się. A dla niedowiarków, jeszcze na koniec, chciałem pokazać, jak kiepski jest off-grid. I zobaczcie, ile tutaj dzisiaj z żoną na kuchni indukcyjnej ugotowaliśmy kopytek. Także, jakby ktoś chciał na kopytka, to zapraszam. Ugotowane na kuchni indukcyjnej z energii pochodzącej właśnie ze słońca i z banku. Na akumulatorach kwasowych, także no jakoś się jednak w tym off gridzie da żyć. No i tak to ogólnie wszystko wygląda. I lecimy nadal na banku, wytrwamy raczej tutaj sobie do. No, nie chce mi to działać naprawdę. Wytrwamy raczej sobie tutaj do jutra, jak już wszystkie światła zgasną, wszyscy pójdą spać. Pobór energii spadnie do 200 W i napięcie wtedy też wskoczy do góry. A po drugie, zawsze mamy do dyspozycji jeszcze ogromną baterię, jaką jest elektrownia, i możemy się bez problemu na nią przerzucić. Jak widać zresztą, tak jak mówiłem wcześniej, z, dzisiaj z sieci energetycznej musiałem troszeczkę energii pobrać dokładnie 0,7 kWh. No bo w, pa, w pewnym momencie było kilka różnych y, takich y, mocno obciążeniowych odbiorników włączone, a nie chciałem niepotrzebnie obciążać akumulatora bez y, energii z fotowoltaiki. Co wam jeszcze mogę tutaj pokazać? Zobaczymy, jak zakładka energia jeszcze ogólnie wygląda. O, tutaj też ostatnio tak troszeczkę inaczej skonfigurowałem to zakładkę Energia, bo nie mogę sobie uporządkować też y, pewnych informacji z przekładników prądowych, z falowników, ale zobaczcie, to jest mniej więcej tutaj, jak wyglądała jakby suma energii dostarczanej do domu dzisiaj. Czyli mamy informacje o tym, jak fotowoltaika jak się zasilała dom. Oczywiście magazyn tu jest w tym momencie na razie nie uwzględniony, bo nie mogę dojść ładu i składu, bo mi się nie zgadzają y, przeliczenia. Ale co ciekawe jeszcze y, tutaj właśnie y, dodałem y, zużycie energii z y, na tą chwilę z falowników, ale docelowo będzie to z tego urządzenia, które wrzuciłem z, z TUI i żeby ono mi liczyło właśnie zużycie energii bo falowniki nie liczą jakby tych 30 kilowatów, które jakby pobierają, a to jest też dosyć istotne, bo jak liczyłem wcześniej w ciągu doby robi to 2,4 kWh, co przy dzisiejszych cenach energii daje 4 ,10 zł 10 groszy dokładnie. I w skali roku, gdyby to wszystko zliczyć, to wychodzi 1500 zł na samo podtrzymanie falowników przy yy, zasilaniu z sieci, co jest no, sporą ilością pieniędzy i można to ograniczyć dzięki tym urządzeniom. A dzisiaj energia z sieci kosztowała yy, nas tutaj całą złotówkę, a zobaczmy jak wyglądał wczorajszy dzień. A wczorajszy dzień wyglądał tak: fotowoltaika wyprodukowała 8, prawie 9 kWh. Do domu weszło w sumie z sieci z fotowoltaiki 10. Oczywiście było to więcej, ale tak, jak mówię, bank energii nie jest tu wliczony. I wczorajsza energia kosztowała złoty 50. Zł. Cena energii za kWh to jest złoty 40 zł bodajże, chyba 3 na tą chwilę, ze wszystkimi opłatami. A zobaczcie, jak wyglądał dzień 29 września. Wtedy było dosyć duże zużycie energii u mnie, bo wynosiło 312 kWh. A energia z fotowoltaiki dała tutaj tylko 17 kWh. A skąd tak duże zużycie? No, w tym dniu akurat tutaj musiałem naładować samochód elektryczny. Niestety fotowoltaika już nie była w stanie go doładować na tyle dużo, bo już nie mamy tak dużej produkcji ze słońca. A się skończyły te czasy. Już i czekamy do wiosny. No, i tutaj podliczona energia zużyta 45 zł. No, i tak to ogólnie wygląda. Dosyć fajny jest ten system. Trochę wymagał pracy, ale to wszystko funkcjonuje. O, tu jeszcze mam taką zakładkę. Yy, widać, że jaka jest produkcja energii, jakie zużycie. Bilans, że 100% energii jest wykorzystane. Jeszcze z, tutaj z baterii pokazuje, że musiało dobrać 2,6 kWh. No i dobra, tak to wygląda u mnie. Tak wygląda życie w takim off-gridzie hybrydowym. To tyle. Pozdrawiam. I za chwilę jeszcze kopytek sobie trochę zjem. Cześć.